To zaczynamy odbiór na Wawrze. Jestem jak zwykle pół godziny za wcześnie. Obejrzę go sobie z zewnątrz i działamy. Mieszkanko, jak widać, całkiem przyjemne, zaplanowane nieźle schody. Tutaj również nie udało się ich zepsuć. Te sypialnie, takie z przekoszeniem, przełamaniem, no nie udało się zmieścić drzwi koło tych schodów, przez to, że jest zabieg poprawnie zrobiony, a powierzchnie miały mieć podobne, więc z takim załamaniem, ale można to fajnie zaaranżować. Główna sypialnia z oknem balkonowym. Balkon to chyba się nazywa francuski, prawda? Balustrada powyżej 90 cm. Jesteśmy po bezpiecznej stronie. Łazienka, w której przewidziano miejsce na piec. Natomiast zepsuje to aranżację, więc piec ucieknie na poddasze, do którego zapraszam. A, po drodze pokażę Wam jeden bajer. Ta cegła pracuje w tym kierunku, w tym nie pracuje, na ściskanie. W związku z czym prawdopodobnie w tym miejscu zaraz pojawią się rysy. Ktoś odwrotnie położył cegłę. Jakiś tam brak pionu. I tutaj zastanawiające, bo wszystkie nadproże od dołu wyglądają tak samo. Czyżby nie było nadproży? Zakładam, że tam ktoś włożył pręt stalowy. Tutaj sobie coś w tej zaprawie w środku się znajduje. Ale rozumiecie moje zaniepokojenie. Nie jest to systemowe rozwiązanie. Kolejny detal. Tutaj jak spojrzymy od dołu, troszeczkę brakuje mi... To jest tak zwany kosz. Troszeczkę brakuje mi tutaj wzmocnienia. Tam oczywiście blachą ktoś to obrobił. Natomiast więźba fajnie, żeby była zapięta. Tutaj też taki jeden drobiazg. Troszeczkę tutaj popękał ten beton. Warto podeprzeć beleczkę. Sobie tutaj postawić jakiś sporniczek. Odkuć to i naprawić zaprawą naprawczą. Ewentualnie, jeżeli te rysy będą głębsze, zastosować tutaj miejscowo iniekcję. Ale to już naprawdę dla bardzo, bardzo czepialskich. Coś tutaj jeszcze zauważyłem. Naciągnięcie membrany. No, na tym etapie to już nic nie poradzimy, ale widać, że potrafili, nie potrafili, że różnie to robili. Także tak wygląda segment na Wawrze. Dane będziecie mieli w opisie, bo nie pamiętam nic tutaj. Chyba, że nie uda mi się ustalić, to nie będzie w ogóle. Usterek jest sporo, ale raczej drobne.